Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas, podczas gdy będę Wam pokazywał nowy samochód, który zakupiłem i który chciałbym dzisiaj przetestować. Jest to coś na kształt Gallardo i Gallardo pomieszane, nie wiem, z Kantaczem, coś takiego, zaraz zobaczymy. Jeszcze kilka innych samochodów może jest tam wmieszanych. W tym garażu tego auta nie posiadam, ale dojedziemy sobie do nowego garażu, właśnie do nowej chaty, którą sobie zakupiłem. I weźmy sobie może... Nie tylko do dojazdu samego, a wezmę tego Rufiana. Jedziemy. No i chatka jest... To jest taka mniejsza chata na 6 pojazdów. Tam jest ukryta kuruma, która przydaje się do wykonywania napadu Pacific Standard. No i tam mam ukryte też kolejne pojazdy, które sobie kupuję. Między innymi też wspaniały Bullet GT. Czy po prostu Bullet, nie wiem czy to jest GT czy Bullet. A w każdym razie jest to bardzo fajny samochód, który chciałbym sobie stuningować. O, tutaj się wchodzi do garażu. Motorka nie chcę tutaj chować, bo motorka miejsce jest w innym garażu, więc sobie go zostawię po prostu tutaj. A wejdziemy sobie myk. Okej. No i tak to wygląda. Jest tutaj Kuruma, jest tutaj Bullet. I właśnie jestem ciekawy, czy to jest Bullet GT, czy to po prostu jest Bullet. To jest po prostu Bullet, okej. Super samochód. A tutaj mamy coś na kształt Gallardo, no nie? Z przodu jak się patrzy, to jest takie Gallardo. Ale wiecie co? Jak się patrzy na ten samochód z tyłu i nawet tak z daleka, to przypomina troszeczkę Lamborghini Aventadora. I ten tył, no ogólnie tak przypomina, natomiast z boku bryła tego auta przypomina mi troszeczkę nawet Kantacza. Ale ogólnie samochód właśnie z boku mi się najmniej podoba, bo ja patrząc na niego w tym sklepie internetowym po prostu nie widziałem jak on wygląda z boku, a tak naprawdę mało graczy tym samochodem się porusza. A on wygląda sobie... Moment, gdzie on jest? Na pewno gdzieś tutaj sobie jest. O, jest tutaj. Wakka, tak się nazywa. I on naprawdę fajnie wygląda z tyłu, natomiast nie widać go tak z rzutu z boku, no nie? Całkiem z boku. I właśnie z boku mi się najmniej to auto podoba. Zajrzyjmy sobie do środka, jak to wygląda. Momentos. Okej. No i w środku naprawdę mamy ładny wygląd, no ale ja już troszeczkę tutaj zmian wprowadziłem. Oczywiście zajedziemy sobie do salonu tuningowego, żeby sprawdzić jakie są tutaj modyfikacje. No ale najpierw wyjedźmy na ulicę i pokażę Wam w czym rzecz. Ładnie tutaj to wszystko wygląda w środku, zegary oczywiście działają perfekcyjnie jak to w GTA. Natomiast zobaczcie sobie z boku jak to wygląda. Wezmę na normalną kamerę, bo teraz oczów jest troszeczkę taka zakrzywiona i nie widać dobrze może... dobrze może tej, nie wiem, bryły czy krzywizny tego samochodu. Dobra, zerknijcie, nie? Samochodzik wydaje się strasznie krótki. Nie przeszkadza mi to zbytnio i jest w miarę ok, jeśli chodzi o wygląd. Natomiast bardzo podoba mi się z tyłu i no, kupując w ogóle auta w GTA Online głównie powinno się kierować wyglądem, bo po tuningu one powinny być takie same w większości. Natomiast inaczej jest w przypadku, nazwijmy to, Gallardo. Ja już tutaj mam dość dobre części zainstalowane, ale samochód naprawdę bardzo słabo się zbiera, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie przyspiesza jakoś dobrze, są samochody bez tuningu, jak na przykład Bullet, który tak sobie jeździ, ale wygląda po prostu świetnie. Ale tak sobie jeździ i naprawdę dużo lepiej się zbiera niż to Gallardo, powiedzmy. Jest tutaj pod tym względem lipa, pod względem osiągów. No i też samochodzik wydaje mi się, że jest troszeczkę za krótki. Nie jestem pewny, czy Gallardo jest aż tak krótkie, a chodzi mi tutaj bardziej o rozstaw kół. Może też o kształt całego tyłu, wiecie? Nie wiem, czy ja to wam chcę pokazać. Chodzi mi o te nadkola, które są obok silnika, powiedzmy. No nie, bo z tyłu mamy tutaj silnik,
I one są, to jest troszeczkę za szerokie. I ogólnie są takie linie tego auta, które mi się nie podobają. I one naprawdę właśnie jakby wpadają mi w oczy i mówię, nie, to nie jest to, co bym chciał od samochodów GTA. Natomiast powiem wam inną rzecz. Ja dużo grałem teraz w GTA Online, ogólnie w GTA. I powiem wam, że ja się tak przyzwyczaiłem do tych samochodów tutaj, że mi się one naprawdę zaczynają bardziej podobać niż te z rzeczywistości. To jest absolutnie dziwna sprawa. Dobra, tu mamy pancerz, mamy hamulce, to nas nie interesuje. Mamy ulepszenie klatki i podwozia. No to wygląda mniej więcej tak. W środku jest instalowana po prostu taka klatka, nie? To jest na przykład tutaj widoczne. O, a tak na marginesie chodziło mi o te tutaj elementy. To mi się wydaje troszeczkę takie za szerokie. Nie wygląda to ładnie. Nie wiem, ale coś mi nie pasuje w kształcie tego samochodu. Jak się patrzy z boku. Tak przynajmniej według mnie, no. Też ten tył jest chyba troszeczkę za szeroki. Tak uważam, no mnie się to nie podoba. Niby, zobaczcie sobie, przyspieszenie mamy ekstra, nie? Oni powinni samochód świetnie przyspieszać według statystyk, ale przyspiesza tragicznie, naprawdę bardzo słabo się zbiera. Silnik mam na poziomie drugim, mam zainstalowane tutaj turbo. Można tutaj zainstalować inne wydechy. Fabryczne są moim zdaniem ładniejsze od tych, które zainstalowałem. Maska. Maskę można dać z włókna węglowego. Jeśli ktoś chce zrobić na przykład samochód cały w macie, no to włókno węglowe będzie tu pasować. Natomiast w przypadku, jak ja mam tutaj całe białe auto, no to raczej lipa jest. Reflektory to oczywiście standard ksenonowe, możemy sobie wybrać. Lakierowanie, spoiler. No i tu możemy sobie wybrać trzy opcje, czyli zainstalować fabryczny, bo ja zainstalowałem już ten drugi. Ten drugi taki dyskretny, no i tutaj taki inny spoiler, dyskretny spoiler i ten taki inny, większy, daje taki sam impet do przyczepności, więc... No i obniżenie troszeczkę daje, jak na sportowy samochód nawet dosyć mocno się obniża to galardo. Natomiast ja nie będę instalował, bo mi szkoda nawet kasy, chociaż nie kosztuje aż tak dużo. 4400 gotówki. Skrzynia biegów, już mam zamontowane, turbo, zamontowane, koła. Koła też chyba tu jakieś inne dałem, albo takie same są fabryczne, nie wiem nawet. No szyby limuzynowe, to wiadomo. Także nie ma tutaj dużo opcji tuningowych, ale samochód naprawdę nie powala pod względem osiągów i to mnie boli. Nie kosztował mało, tam chyba z 300 tysięcy. Możemy zresztą szybko zerknąć, nie będę was kłamał. No, pojawiajcie się auta. 240 tysięcy obecnie kosztuje. No to nie jest mało kasy tak naprawdę, to jest jeden konkretny napad, nie? Trzeba zrobić, żeby dostać tyle kasy i kupić jakiś samochód, więc no, moim zdaniem, jeśli chcecie się na niego zdecydować, jeśli chcecie mieć jakąś imitację Gallardo, nie polecam. No, auto moim zdaniem naprawdę bardzo słabo się zbiera, słabo przyspieszam, nawet gorzej od tuningowanej Kurumy opancerzonej, to jest tragedia. Natomiast jeśli ktoś chce właśnie auto, które pod względem unikalności jest jedyne w swoim rodzaju, bo tak naprawdę mało spotykamy właśnie to Gallardo w grze, a to dlatego, że no, słabo się zbiera, no co tu dużo gadać, no, przyspieszenie to jest jakaś parodia, jak na super samochód absolutnie niedopuszczalna sprawa. Żeby wam to uzmysłowić, może pojedziemy sobie jakiś wyścig, no i okej, mamy tutaj wyścig. Będę jechał z jednym graczem niestety tylko. No i weźmy sobie tego Vacca. Zobaczmy sobie statystyki. Turismo, Grotti Turismo R ma troszeczkę tylko lepsze prędkość maksymalną, hamulce i trakcję, więc no niby ten samochód powinien lepiej przyspieszać, to wiadomo, Turismo jest zajebistym samochodem, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, no Vacca też powinna przyspieszać świetnie, a okazuje się, że jest totalna lipa pod tym względem. I zobaczymy, z kim ja będę się tutaj ścigał. To chyba nieważne, bo i tak wystartuję później, ja nie wiem, zobaczymy jaki samochód w ogóle. A z boku jest. Aha, no to mamy P20. Chyba P20 czy T20? T20, o, nie P20. Pomyliło mi się z P1. No dobra, przyspieszenie jest takie. Ja nie wiem, czy koleś wystartował. O, fuck. Nie wiem, czy koleś wystartował z tym. Jak to się mówi? Z perfektem? Czy bez? W każdym razie, no.
wystartowaliśmy na równo, no ale to też trzeba by było właśnie zbadać. Nie wiem, czy uda mi się go wyprzedzić. Tutaj wyrównywanie jest wyłączone, więc wszystkie pojazdy jadą tak samo, niezależnie od zajętej pozycji. No i zobaczymy, czy uda mi się go podgonić. Start wyglądał w miarę równo. Być może to jest moje złudzenie, ja nie mówię, że nie. Być może to jest moje złudzenie, że ten samochód jest wolny. Ale to nie jest tylko moja opinia, to jest opinia kilku moich znajomych, którzy twierdzą, że ten samochód rzeczywiście słabo przyspiesza. To jest dziwne, bo w GTA ogólnie jest tak, GTA Online jest tak, że te wszystkie samochody są wyrównane. W sensie, nieważne, czy jedziesz T20, czy jedziesz Turismo, czy jedziesz Aderem, wszystkie te samochody mają taką samą prędkość maksymalną. Tylko kwestia tego, który z tych samochodów lepiej się prowadzi dla ciebie. Dla jednego będzie samochód, Ader powiedzmy, prowadził się lepiej, dla drugiego będzie lepiej się prowadziło Turismo. No to jest też kwestia gustu, jeśli chodzi o wyczucie samochodu, tak? Wygląda na to, że udaje mi się tutaj T20 doganiać, chociaż może być troszeczkę mapka zakłamana, bo to jest mapka trójwymiarowa, a więc widzę jego jakby dalej na tej mapce. Muszę uważać, skupić się troszeczkę na jeździe. Chociaż ja tych wyścigów troszeczkę już przejechałem i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ogólnie opanowanie pojazdów w GTA Online idzie mi coraz lepiej, bo naprawdę dużo czasu spędzam w tej grze. Jest to taka moja podstawowa gra, w którą gram prywatnie i no, po prostu świetnie się przy niej bawię za każdym razem, ale też staram się ją ograniczać troszeczkę, bo nie chcę, żeby mi się znudziła. Chore, co? No, trzeba sobie dawkować te takie najfajniejsze przyjemności, żeby się nie znudziły. Niestety tak jest. Ale wracając do naszego Gallardo, czy Vaco. No cóż, nie udaje mi się tutaj te 20 dogonić. Nie ma się co dziwić, gracz ma 93 poziom i na pewno te wyścigi zna na pamięć. Bardzo dobrze mu tutaj idzie, bez żadnej stłuczki, jedzie czyściutko. W każdym razie troszeczkę go tam może podgoniłem, ale też niewiele. Też niewiele, nie dało się go podgonić tak, żeby go wyprzedzić. I ogólnie ten samochód, nawet jeśli to jest złudzenie, w sensie w moim odczuciu, że on słabo przyspiesza, to wydaje się taki powolny w prowadzeniu. Nie wiem, jak to inaczej określić. Ale przyspieszenie na pewno, znaczy tak mi się wydaje, że jest gorsze niż powinno być w tych, super samochodach. No, Vaca, nie Vaco, kurde. Pomyliło mi się z Lordem Vaco z Kronik Riddicka. Taki film jest, Kronik Riddicka, zresztą polecam obejrzeć, fajny film. No dobra, wychodzę do jazdy swobodnej i wiecie, co zrobię? Sprzedam to. Fuck, ale mnie wywaliło. Sprzedam to auto, jeszcze się troszeczkę przejadę do tunera. Tuning. No i co mogę o nim jeszcze powiedzieć? No kurczę, jestem strasznie niezadowolony z zakupu. Myślałem, że będę miał bardzo fajne, unikalne auto, co ja lubię właśnie. Lubię mieć auto, którego nie ma nikt, albo którym mało kto się porusza. Zaraz tutaj jest przecież salon tuningowy. Natomiast bardzo podoba mi się Bullet GT. Niewiele ma możliwości tuningu, ale za chwilę go sobie zawołam i stuningujemy go sobie, po prostu zrobię według swojego uznania. To jest oczywiście imitacja Forda GT z prawdziwości i w GTA bardzo mi się podoba. Pod względem prowadzenia jest troszeczkę problematyczny, bo potrafi mu zarzucić dupkę i tak dalej, ale można to się do tego przyzwyczaić, więc myk, tutaj ładnie sprzedajemy, będzie kasiorka, jakaś ładna, tak myślę. Najpierw naprawimy, a potem sprzedamy, bo okazuje się, że jak się naprawi za te 400 dolców, to można drożej sprzedać. 217 tysięcy dolarów za sprzedaż tego auta. Świetnie. Potwierdzone. I dzwonimy po naszego mechanika, mam nadzieję, że odbierze. I niech mi sprowadza to moje piękne auto, tego mojego Bulleta. Bullet pojawił się już wcześniej w GTA 4 i było to chyba jedno z rzadszych aut, z tego co ja pamiętam. Jak się zwrócimy tutaj, to powinno się na ulicy zrespawnować ładnie blisko. O, jest Bullet. No i biorę sobie go o, tutaj kolce są. Muszę uważać. O. Biorę sobie go do tunera. No i zobaczymy, co uda mi się z nim zrobić. Chociaż wydaje mi się, że ja już coś tutaj tuningowałem. Albo po prostu dałem tylko kolorek. Nie jestem pewny. Nie pokazują się jego statystyki nade mną. Chyba w jeździe dowolnej to nie działa, tylko w garażu. Dobra.
Nie ma tutaj wiele tych opcji tuningowych, naprawdę jest mało. Nie wiem, czy ja już tutaj wszystkich możliwości nie wykorzystałem. Nie, okazuje się, że nie. Tylko kolor tutaj zmieniałem, dobra. I zobaczymy, jak będzie śmigał. Ja już nie trochę jeździłem na tej stokowej wersji. To nas nie interesuje, klaksony też. Nigdy nie kupuję tych klaksonów, moim zdaniem są takie średnie, niepotrzebne. Tablica, lakierowanie. Lakier właśnie mamy czarny. Tutaj ogólnie jest już taki regulowany spoiler z tego, co widzę z przodu. Więc jest to stuprocentowo auto wyścigowe. Bardzo podoba mi się tył jego. To jest, no, w ogóle bardzo przypomina to auto Forda GT, co nie? Ford GT tylko ma jedno takie duże światło tutaj po dwóch stronach, a nie ma takich dwóch jak Nissan GT-R R34 czy R35. Zawieszenie i właśnie, to jest fajna sprawa, możemy buleta fajnie obniżyć. Nie? Także różnica jest spora. I to jest szczególnie widoczne na ulicy, bo tak może tutaj u tunera to nie widać tego obniżenia za bardzo, chociaż też jest oczywiście widoczne, ale w jeździe dowolnej nawet takie drobne obniżenie daje wielkiego kopa do wyglądu. No i oczywiście turbo, 50 tysięcy, koła. Czy zmieniamy tu koła? To są standardowe i właśnie, czy standardowe są dosyć szerokie. Zobaczymy, czy jak włożę tutaj powiedzmy... To właśnie nie wiadomo, co to jest. Czy to jest muscle car, czy to jest samochód luksusowy? Weźmy sobie... Czy egzotyczny powinno się mówić. Fabryczne, będzie można pomalować. No i zobaczmy, czy się... Zobaczcie, jaka jest różnica. Czy mi się zdaje tylko? Nie? Całe koło jest troszeczkę węższe. Nie podoba mi się to. I to chyba jest dla wszystkich, opona dla każdego, dla każdej felgi jest taka sama. Wydaje mi się, że fabryczne i tak są spoko. A bardziej mi zależy na tej szerokości, bo tutaj zdecydowanie lepiej widać te koła, szerokość tych kół niż w innych samochodach. Ciekawe, jak wygląda tutaj dyfuzor, w sensie tu jest chyba fragment ramy. Cały ten tył jest jakby podwyższony w stosunku do Forda GT z prawdziwości. No i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda ten samochód w GTA. Będę musiał coś tutaj z tym kolorem dodatkowym zmienić. Nie podoba mi się taki szary. Nie wiem, czemu tak zainstalowałem, ale okej. Kuloodporne opony. Weźmy sobie lakierowanie, kolor dodatkowy. Tylko tak, ja odblokowałem chyba nowe kolory matowe. Można by spróbować... O cholera, można by spróbować go zrobić w ładnym macie. Kupiłem ten kolor niepostrzeżenie, nie chciałem, po prostu tak mi się nacisnęło. Taki żółty bullet, nie. Chciałbym troszeczkę ciemniejszy kolor. Czerni. To jest podstawowy, to jest lipa. Ten pasek jest, kurde, weźmy dodatkowy. I weźmy sobie metaliczny. Ten pasek jest za jasny, wcześniej był szary. A co powiecie na czerwony? Taka zgniła czerwień. Okresowa, jak to mówią. Zostawimy. Tak. Koła już patrzyliśmy. No i szyby. Zostały nam do zainstalowania szyby limuzynowe, czyli czarne, że czarne. I gotowe, auto mamy wycaskane. Zobaczymy, jak to śmiga. Od razu, to jest właśnie fajne w GTA. Od razu słychać tą turbinę, no nie? Jak się instaluje, no to jest świetne. To się jakoś przeplata z dźwiękami tego samochodu. I w każdym samochodzie brzmi to odrobinę inaczej, wiecie? Zajebiste to jest. No i tutaj właśnie, nie wiem, może to znowu jest złudzenie jakieś, ale wydaje mi się, że ten samochód jest szybszy od Waco. Nie wiem, jak to się, kurde, zapomniałem. W każdym razie tego Gallardo, które sprzedałem w cholerę.
i na pewno dużo lepiej mi się jeździ tym autem, a to dlatego, że po prostu bardziej mi się podoba. To jest bardzo ważne w samochodach. Nie wiem, czy wiecie, ale w tych droższych autach sprzedawcy, na przykład w salonach samochodowych, pytają się klientów, jak się czujesz patrząc na ten samochód, bo bardzo ważny jest właśnie wygląd i sprzedawców interesuje, jak ktoś się czuje patrząc na to auto, w sensie jakie ma odczucia, nie? Szczególnie producentów samochodów na jakichś tam targach się pytają ludzi, jak się czujesz patrząc na to auto. I tak się powinno właśnie patrzeć na samochody, bo silnik, jednostka napędowa i zawieszenie to jest jedno, to jest ważne, bo to wpływa na komfort jazdy, ale przede wszystkim też wygląd. No, każdy samochód, każda marka ma jakiś tam swój odpowiednik wyglądu, swój jakiś tam styl, wzór. Śmieję się teraz, bo myślę o Subaru BRZ i Toyocie 86. No ale to jest wyjątek, tutaj te samochody zostały stworzone jakby w kooperacji kilku marek i dlatego to wygląda tak samo praktycznie. Natomiast wracając do naszego Bulleta, aka Forda GT. Wygląda to naprawdę dobrze, jeździ się nim spoko i jest to samochód mało używany w GTA Online. Wiecie, co mnie boli tylko? W Fordzie GT mamy drzwi otwierane do góry, natomiast tutaj w Bullecie drzwi się otwierają tak normalnie, wiecie. I to mi się nie podoba, chciałbym, żeby one się otwierały tak do góry. No, to jest absolutnie fajna rzecz, a tutaj tego brakuje. Brakuje też, jeśli możecie sobie obejrzeć tuning Adera, to jest na kształt Bugatti Veyrona. Tam niestety nie wysuwa się spoiler, który jest widoczny, że on tam jest, on jest schowany cały czas, ale nie wysuwa się i to też mnie boli. A na przykład już w takim T20 spoiler się wysuwa. Boli to jak cholera, no. Takie małe smaczki dla maniaka motoryzacji by się przydały w GTA. Chociaż może tutaj wystąpiły jakieś ograniczenia licencyjne, nie wiem, nie wnikam. Chociaż takie, no mówię, drobne smaczki są jak najbardziej wskazane i też wam mówiłem o tym, że no kurde, te samochody są tak zajebiste w GTA 5, GTA Online, że no ja jestem skłonny stwierdzić, że chciałbym mieć taki samochód w rzeczywistości, niż na przykład mieć oryginała, powiedzmy, z, nie wiem, powiedzmy Astona Martina. No Aston Martin w rzeczywistości jest ładniejszy, ale już taki Bugatti Veyron w stosunku do Adera jest brzydszy. Na przykład Ader ma ładniejsze światła z tyłu, bo ma podobne do Astona Martina. A Bugatti Veyron ma takie kółeczka, które też nie są brzydkie. Ale nie wiem, może mi się przejadły albo coś, w każdym razie bardziej mi się podoba ta wersja z GTA. To się zaczyna robić ciekawe, naprawdę. Że mi jako takiemu dojrzałemu graczowi bardziej podobają się samochody z gry niż z rzeczywistości, mimo że jestem fanem motoryzacji. To jest ciekawe. A jakie wy macie w ogóle odczucia co do tych samochodów w GTA Online, bo moim zdaniem są świetnie wykonane i ja się zachwycam do tej pory. Tutaj mamy na przykład wykokszoną Kurumę opancerzoną i ona moim zdaniem zdecydowanie lepiej zbiera się od tego Gallardo, który żeśmy sobie testowali przed chwilą. No może nie zdecydowanie, ale i tak jest to samochód opancerzony uniwersalny, bardzo. Ładnie wygląda, bo przypomina Mitsubishi Evo 10. Więc jest to naprawdę fajny wóz. No i dosyć szybki, tak? Szczególnie po tuningu, bo przed tuningiem wydaje się, jakby to był jakiś ciężki moloch. Ogólnie teraz zniżka jest na te wszystkie samochody. Nie wiem, czy już się nie skończyła, ale można było dość tanio je kupić. Kurde, rozgadałem się na temat tego GTA i ogólnie samochodów. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale no ja po prostu czasami lubię się wygadać na takie tematy. Tym bardziej, że no mówię, spędzam dużo czasu w GTA i często sobie właśnie rozmyślam o tym, jak to widzę, jak postrzegam motoryzację w tej grze i motoryzację ogólnie w stosunku do właśnie GTA. Piszcie mi w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, jak zapatrujecie się ogólnie na te samochody. Czy chcielibyście mieć na przykład taką Kurumę, nie opancerzoną, ale taką zwykłą Kurumę w rzeczywistości, zamiast na przykład Mitsubishi Evo 10? Powiedzmy, że te samochody miałyby takie samo zawieszenie, taką samą jednostkę napędową. Chodzi mi ogólnie o kształt, nie?
bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i zaciekawiłem was tym tematem samochodów w grach, lepszych od w rzeczywistości. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa, pa.